Dość smrodu i odgłosów zabijanych zwierząt, mówią mieszkańcy wsi Psurze oraz okolic ubojni Pini Polonia. Ludzie obawiają się, że będzie jeszcze gorzej, bo w przyszłości ma powstać tu kolejna tego typu inwestycja. Już teraz drogi wokół ubojni blokują kolejki tirów oczekujących na rozładunek trzody chlewnej. Katarzyna Radzimirska. To grozi katastrofą ekologiczną, jakąś bakteriologiczną, dlatego że te samochody stojące tam, z tych samochodów wycieka gnojowica i to jest rozjeżdżane samochodami, prawda, po całej okolicy i w sumie mówię, za chwileczkę będziemy mieszkali na wysypisku gnoju. W jakiej sytuacji te zwierzęta tam się znajdują? Jest to istna męczarnia, poza tym, że już pomijając to, że śmierdzi, przeszkadza ruchowi na jezdni. Prezes spółki Pini Polonia zapewnia, że problem rozwiąże i to w błyskawicznym tempie. W poniedziałku będzie wprowadzony w życie ten program, że na godzinę będą przyjeżdżały maksymalnie 4 ciężarówki, więc trzeba uważać, że to nie jest uciążliwe, tak? Chi non accetta questo sistema, non compriamo mica. I szef mówi, że jeżeli ktoś z naszych dostawców trzody nie zaakceptuje tego systemu, to po prostu nie będziemy od niego odbierać trzody. Prezes zapewnia, że w planach jest również budowa parkingu, którego część będzie przeznaczona dla ciężarówek oczekujących na rozładunek. Mieszkańcy nie wierzą już jednak w te zapewnienia. Uważają, że firma nie zrobi nic, by w okolicy żyło się normalnie. Założone przez nich Stowarzyszenie Czysta Okolica ma także wiele zastrzeżeń do raportu środowiskowego przygotowanego przez spółkę, która chce uruchomić w pobliżu kolejną ubojnię. Tym razem bydła rogatego. Zgodnie z planami inwestora będzie w niej bite 1200 sztuk bydła na dobę. Jeżeli dojdzie do tej inwestycji, to miasto zostanie sparaliżowane, oczyszczalnia właściwie nie wyrobi. Tutaj nie będzie można przejechać, nie będzie można wytrzymać, nie będzie można funkcjonować. Swoje uwagi do raportu złożyły również firmy działające na terenie podstrefy Kutno, a także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Inwestor ma 21 dni na uzupełnienie i poprawienie raportu. Mieszkańcy liczą na pomoc ze strony miasta. Ratusz umywa jednak ręce i nie zamierza sprawy komentować.